Dzień dobry Państwu. Zapraszam Państwa na kolejną rozmowę w ramach projektu Bezpieczna sieć, a moim i Państwa gościem będzie dzisiaj Pan Paweł Grodzki, radca prawny. A z Panem Pawłem będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzy, gdy do wycieku danych osobowych dojdzie nie u nas, a u naszego partnera biznesowego. Dzień dobry Panie Pawle. Dzień dobry. Panie Pawle, więc co się wydarzy, jeżeli do wycieku danych osobowych dojdzie nie u nas, a u naszego partnera? No właśnie, wtedy to już tak naprawdę niewiele możemy zrobić. Dlatego ważne jest, i o tym bym chciał troszeczkę powiedzieć, jak się zabezpieczyć przed tym, co zrobić wcześniej, żeby w momencie, w którym faktycznie nasze wrażliwe dane, dane dotyczące tajemnicy naszego przedsiębiorstwa, dane poufne, zostaną w jakiś sposób niewłaściwie wykorzystane, czy wyciekną, krótko mówiąc, u naszego partnera biznesowego, u naszego kontrahenta. Jak wtedy zminimalizować te straty, te szkody, które w następstwie takich działań czy takich wydarzeń mogą niewątpliwie nas dotknąć. To, o czym będę mówił, w dużej mierze będzie dotyczyło głównie przedsiębiorców, tak? Ale myślę, że każda osoba, która gdzieś tam prowadzi jakąś działalność, ma jakichś kontrahentów, jakichś partnerów biznesowych, powinna zastanowić się nad możliwością zawierania ze swoimi partnerami biznesowymi, z kontrahentami umów o zachowaniu poufności, tak zwanych NDA, tak? Non-Disclosure Agreement. Czyli umów, które właśnie mają nas przygotować na wyciek danych u naszego partnera, zminimalizować ewentualne skutki takiego wycieku, bo musimy pamiętać, że no dzisiaj rzeczywiście często jest tak, że tym najcenniejszym towarem, który mamy, jest pomysł, jest sposób działania, jest know-how, jest jakiś proces produkcyjny, proces technologiczny i to jest to, co rzeczywiście powinniśmy w naszych firmach, w naszych przedsiębiorstwach chronić. A dlaczego warto zawrzeć taką umowę o zachowaniu poufności? No oprócz tego, że rzeczywiście jest w stanie nas to uchronić czy zminimalizować szkody, na które będziemy wystawieni, czy które mogą nas dotknąć w konsekwencji wycieku naszego partnera biznesowego, to jest tutaj istotne to, że umowy o zachowaniu poufności umożliwiają nam większą swobodę komunikacyjną. Często w dzisiejszych czasach współpracujemy w tym zakresie, że przy tworzeniu jakiegoś projektu, w taki projekt, w jakieś grupy są zaangażowane różne osoby z różnych firm, tak, z różnych działów, z różnych przedsiębiorstw i one muszą pracować na narzędziach dotyczących poszczególnych kontrahentów, poszczególnych podmiotów wchodzących, w zakres takiej współpracy. Muszą pracować na danych pochodzących od tych podmiotów, muszą się wymieniać tymi informacjami i tutaj często gdzieś tam pojawia się nam taka lampka ostrzegawcza, ten zgrzyt, czy takie osobie wszystko można udostępnić, takiemu pracownikowi naszego kontrahenta powinniśmy udzielać dostępu do naszych narzędzi, włączać go we wszystkie spotkania. Zawarcie takiej umowy o zachowaniu poufności pozwala zminimalizować te kwestie dotyczące właśnie tych hamulców w komunikacji, pozwala dużo lepiej, dużo skuteczniej po prostu pracować nad danymi projektami. No i co najważniejsze, zabezpiecza nas, bo trzeba pamiętać, że rzeczywiście te kwestie dotyczące naszej tajemnicy przedsiębiorstwa, tych informacji, baz danych klientów, tego, co ma dla nas szczególną wartość, no, może gdzieś tam zostać ujawnione przez naszego kontrahenta, któremu te informacje przekazujemy i to może się stać w następstwie różnych kwestii, tak? To może być kwestia rzeczywiście niedbalstwa, to może być kwestia jakiegoś ataku. To może być kwestia również jakby zupełnie zamierzona ze strony naszego kontrahenta, który nagle będzie chciał tym kosztem jakby wzbogacić się, czy też nam zaszkodzić. No i z tych właśnie to przyczyn warto się zastanowić nad taką kwestią jak umowa o zachowaniu poufności. Panie Pawle, a co należałoby zdefiniować w umowie o zachowaniu poufności? To, co się definiuje w takich umowach, to przede wszystkim dwie kwestie. Musimy sobie zdefiniować, co z drugą stroną rozumiemy przez te dane, które mają być poufne, które stanowią tajemnicę naszych przedsiębiorstw, co do których chcemy wprowadzić określone obwarowania, określone ograniczenia, które po prostu mają podlegać ochronie. Często takie umowy wyglądają w ten sposób, że piszemy tam wszystkie dane dotyczące
jednej i drugiej strony. No, po pierwsze, takie sformułowanie jest nieprawdziwe, tak, bo nie wszystkie dane są wrażliwe, nie wszystkie dane są poufne, nie wszystkie powinny podlegać ochronie. Proces parzenia kawy u nas w biurze nie jest jakby informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, a po drugie to nie chroni nas skutecznie, dlatego że w konsekwencji takiego zapisu pracownicy, osoby, które będą pracować na tych informacjach czy na naszych narzędziach, tak naprawdę nie wiedzą, co mają chronić. Więc tutaj ważne jest to, żeby sobie sprecyzować szczegółowo. Dla nas istotne jest, nie wiem, baza danych klientów, tak, know-how prowadzenia określonych kwestii, tak, nasz proces jakiś produkcyjny, nasze narzędzie, nasza aplikacja. To jest jakby istotne, aby bardzo ściśle sformułować, co ma być objęte ochroną tej umowy. No i druga kwestia, która również jest bardzo istotna, co rozumiemy poprzez naruszenie poufności tych danych. I tutaj również często się widuje takie zapisy, że właściwie każde udostępnienie, ujawnienie, wyjawienie tych danych stanowi naruszenie. Również nie powinniśmy tego tak zapisywać, bowiem po pierwsze, no wtedy właściwie nie byłaby możliwa praca na takich danych, tak? Natomiast również też znowu nie chroni nas to w sposób dostateczny, bo znowu pracownicy nie do końca będą wiedzieć, co de facto mogą robić z tymi danymi, a co nie. Więc warto tutaj się na tym skupić i w sposób taki ścisły określić, jakie dane mogą określone osoby pobierać, tak, jakie dane pracownicy naszego kontrahenta, z jakich mogą korzystać, komu je ujawniać, pod jakimi warunkami, czy pod jakimi ograniczeniami. Poza tym jeszcze kwestiami, które na pewno muszą być odpowiednio uregulowane w takiej umowie o zachowaniu poufności, no to jest to, co najważniejsze, czyli skutki naruszenia przez danego kontrahenta. Czyli co się dzieje wtedy, kiedy jedna ze stron ujawni w sposób nieuprawniony dane poufne dotyczące drugiej strony. I to się sprowadza najczęściej do po prostu zastrzeżenia kar umownych, tak? Czyli kary umownej w wypadku naruszenia, ujawnienia nieuprawnionego danych osobowych. Dobrze jest wtedy zadbać o to, żeby takie kary umowne były ograniczone również, czy to jakąś maksymalną kwotą, czy jakąś ilością, żeby one nie multiplikowały w nieskończoność. No i trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze zastrzec sobie jeszcze możliwość dochodzenia odszkodowania od drugiej strony, jakby wysokości przenoszącej tą zastrzeżoną karę umowną. Jeżeli w następstwie rzeczywiście ujawnienia innym podmiotom jakichś dla nas szczególnych, wrażliwych danych poniesiemy określoną szkodę, no to zawsze możemy jej dochodzić od tej osoby, która tych zobowiązań na tym gruncie nie dopełniła. To, co jest jeszcze bardzo istotne, to kwestia ram czasowych obowiązywania takiej umowy. Dlatego, że takie umowy NDA, umowy o zachowaniu poufności, dobrze jest zawierać nie tylko przed zawarciem właściwej naszej umowy z kontrahentem, czy przed w ogóle rozpoczęciem z nim współpracy. Takie umowy często są zawierane i jest to dobra praktyka jeszcze przed rozpoczęciem właściwie negocjacji, bo często się zdarza, że w toku negocjacji przyszłej współpracy już trzeba jakieś dane ujawnić, więc dobrą praktyką jest zawieranie właściwie umów o zachowaniu poufności jako pierwszego kroku w naszej relacji biznesowej. I zawsze należy określić, do kiedy takie umowy powinny obowiązywać, tak? Do kiedy one będą obowiązywać. I również tutaj no, pożądanym jest, aby takie umowy nie kończyły się w dniu czy w momencie zakończenia naszej współpracy, czy zakończenia obowiązywania tej naszej głównej umowy, wręcz przeciwnie, one mogą obowiązywać dłużej, nawet przez kilka lat. Jest to zasadne, żeby po prostu te informacje, które przy okazji współpracy zostały przekazane, żeby one zaraz drugiego dnia po zakończeniu wspólnego projektu nie trafiły gdzieś, gdzie nie powinny, więc jak najbardziej te umowy mogą trwać dłużej. Tutaj należy jednak pamiętać, żeby nie zastrzegać sobie takich zapisów, że te umowy będą trwały w nieskończoność, czy że ten zakaz posługiwania się danymi kontrahenta będzie trwał w nieskończoność, bo po pierwsze nie powinno się tak tego ujmować i po drugie jest to nieskuteczne, tak? No bo tutaj jest niebezpieczeństwo, że druga strona będzie miała możliwość gdzieś tam skutecznie taką umowę rozwiązać, jeżeli ona by była zawarta na czas nieokreślony, tak? Więc zawsze te kilka lat jest zawsze bezpieczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony naszych interesów i ochrony naszych informacji. Ważną kwestią jest również to, aby przewidzieć, co robimy z udostępnionymi sobie wzajemnie informacjami i danymi po zakończeniu naszej współpracy. Czy chcemy, aby druga strona je usunęła, przekazała nam, udostępniła swoje zbiory, abyśmy mogli te dane swobodnie pobrać. To jest kwestia, którą również należy uzgodnić.
Bardzo ważne jest również to, aby pomyśleć o tym, że nasz kontrahent, nasz partner biznesowy w określonych sytuacjach może być również zobowiązany do ujawnienia naszych danych określonym organom czy podmiotom. Mówię tutaj o prokuraturze, policji. Również takie ujawnienie danych dotyczących kontrahenta może być, czy może mieć miejsce na skutek jakiejś ostatecznej, prawomocnej decyzji administracyjnej, czy nawet wyroku sądu. I tego jakby nie wyłączymy w naszej umowie o zachowaniu poufności, nie da się tego zrobić. Natomiast zawsze na takie okoliczności możemy przewidzieć dodatkowe obowiązki polegające chociażby na zobowiązaniu do poinformowania drugiej strony, że taka sytuacja ma miejsce, że tutaj no, jakby podmiot otrzymał jakby wezwanie do udostępnienia danych dotyczących drugiej strony, jaki jest zakres tych danych, kiedy one będą udostępnione, więc na takie okoliczności zawsze warto się przygotować, żeby po prostu przynajmniej wiedzieć, jakie informacje nasz kontrahent jest zobowiązany określonym organom o nas udostępnić. Jakby ostatnia rzecz, która również jest bardzo, bardzo istotna w tych umowach o zachowaniu poufności, coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy biznes prowadzimy jakby w zakresie kilku podmiotów, kilku spółek, na przykład jakiejś grupy kapitałowej i coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdzie przedsiębiorca negocjuje taką umowę, podpisuje taką umowę o zachowaniu poufności z jakąś spółką matką, tak, z jakimś jednym podmiotem, a później współpraca, czy dane są przekazywane zupełnie jakby innym spółkom, innym podmiotom, innym przedsiębiorcom, które współpracują z tą główną spółką, powiedzmy, tak? Więc tutaj bardzo istotne jest to, żeby zadbać o to, żeby te nasze zapisy dotyczyły rzeczywiście wszystkich podmiotów, z którymi my zamierzamy współpracować, które będą otrzymywać nasze dane i żeby nic nas tutaj nie zaskoczyło, tak? Żebyśmy rzeczywiście, żeby te zobowiązania, które przyjmujemy na siebie, żeby one dotyczyły wszystkich stron, które będą brały udział w tej współpracy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Szanowni państwo, moim państwa gościem był pan Paweł Grodzki, radca prawny, a nasza rozmowa odbyła się w ramach projektu Bezpieczna sieć.